Moim i Państwa gościem jest Joanna Wieja, dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej Feniks w Skoczowie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pani dyrektor, no, koronawirus wpłynął na nasze życie, wpłynął też na funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Jak ta sytuacja wygląda u Was? Tak, rzeczywiście no, sytuacja w domach pomocy społecznej zmieniła się radykalnie od 11 marca tego roku. 11 marca to jest czas wydania decyzji przez Śląski Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w zakresie uniemożliwienia wstępu na teren naszych instytucji wszelkich osób, które nie zapewniają ciągłości działalności tejże instytucji, czyli krótko mówiąc zakaz odwiedzin, zakaz wchodzenia jakichkolwiek petentów. No i oczywiście później ciąg dalszy takich decyzji już wydanych 14 marca przez wojewodę śląskiego, który wydał polecenia dotyczące całej zmiany organizacji pracy domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem koronawirusem. No właśnie, to był dla Was trudny moment. Całkowicie pewnie trzeba było wszystko przestawić, dostosować się do tych obostrzeń. To był bardzo trudny moment dla nas wszystkich, dlatego że no koronawirus, zjawisko dla wszystkich całkowicie nieznane. I myślę, że też na początku byliśmy wszyscy sparaliżowani strachem, no wynikającym właśnie z braku wiedzy, z braku znajomości problemu. Nie ukrywam, że pewnie większość dyrektorów domów pomocy społecznej, czy w ogóle placówek całodobowych śledziła doniesienia medialne o tym, co się dzieje w tego typu instytucjach, kiedy już dochodzi do zarażenia, i myślę, że rzeczywiście ten stres był wówczas bardzo duży. Ale to też był czas na takie szybkie właśnie przeorientowanie się, dostosowanie się do nowej rzeczywistości. I na podstawie tych decyzji administracyjnych, jak już wspomniałam, ze strony sanepidu czy poleceń wojewody śląskiego, musieliśmy przeorganizować ten dom przede wszystkim w zakresie też stworzenia pewnych procedur, zasad, instrukcji co do postępowania, nowego postępowania też personelu na terenie naszych jednostek. Te zalecenia, procedury przede wszystkim dotyczyły reżimu sanitarnego, czyli stosowania dezynfekcji rąk, dezynfekcji powierzchni, takiej tej wzmożonej higieny osobistej i też naszego otoczenia. To na pewno były zalecenia dotyczące monitoringu zdrowia, też takiego wzmożonego zarówno w stosunku do podopiecznych, ale również w stosunku do personelu, a więc pomiar temperatury. No i też ten monitoring zdrowia dotyczył tego, żeby personel się obserwował, czy nie występują jakieś infekcje, podwyższona temperatura, żeby w takim stanie po prostu do pracy już nie przychodzić, tak? Więc to były te wszystkie zalecenia, które gdzieś szczególnie na początku nas obligowały do takiej wzmożonej pracy w zakresie tego, żeby to wszystko uporządkować. To był też czas dokonywania pierwszych szkoleń w zakresie środków ochrony osobistej, ubierania tych kombinezonów, tak? Bo musieliśmy się zmierzyć z tym potencjalnym ryzykiem zakażenia, jeżeli by miało takie nastąpić w instytucji, żebyśmy umieli tego używać, żebyśmy umieli się odpowiednio zachować. A był jakiś taki trudny, właśnie krytyczny moment w Domu Pomocy Społecznej, że nie wiedzieliście, jak sobie z nim poradzić, albo że faktycznie było to ryzyko? Myślę, że takiego przełomowego momentu na całe szczęście nie było. Dość intensywnie żeśmy no, szkolili się online, czyli bo to była wówczas, zresztą obecnie też, no, jedyna taka dostępna formuła, żeby w krótkim czasie w optymalny sposób posiąść wiedzę, której nam gdzieś brakowało. Więc myślę, że to było takie wyzwanie, żeby właśnie w tych pierwszych tygodniach od tego 11 marca no, jak najszybciej się przeszkolić i jak najszybciej dowiedzieć się o koronawirusie, możliwie jak najwięcej. Szczęśliwie, tak jak mówię, do tego momentu nie mieliśmy żadnej trudnej sytuacji, co nie oznacza, że żyjemy w takim no, ustawicznym zagrożeniu. No, trzeba było się przygotować, przestawić, dopasować. Mhm. Parę miesięcy już minęło. Jak obecnie wygląda ta sytuacja, ta wasza rzeczywistość w Domu Pomocy Społecznej? Nasza rzeczywistość wygląda teoretycznie dobrze. To cóż to oznacza? Tak, bronimy się i do tej pory no, nie było żadnego przypadku wśród mieszkańca, ani też wśród personelu, jeżeli chodzi o zakażenie się koronawirusem. No ale nie ukrywam, że dzisiaj to wyzwanie jest w moim odczuciu o wiele trudniejsze niż te kilka miesięcy temu. Dlatego, że właśnie w marcu byliśmy poddani kwarantannie narodowej, tak? Czyli tak naprawdę wszyscy, całe społeczeństwo
było gdzieś bardzo ograniczone w kontaktach społecznych, co potencjalnie dawało nam większy komfort i zmniejszanie ryzyka przeniesienia transmisji na teren domu pomocy społecznej. Natomiast wraz teraz z luzowaniem tych obostrzeń, otwieraniem się gospodarki, to ryzyko gdzieś dla nas potencjalnie wzrasta. Myślę, że warto pamiętać, że w sytuacji, kiedy mieszkańcy nie opuszczają domu i nie ma odwiedzin, czyli tak naprawdę jedyną sposobem transmisji tego koronawirusa jest pracownik. No i właśnie, jak do tego tematu podchodzą pracownicy? Ja uważam, że nasi pracownicy podchodzą w sposób bardzo odpowiedzialny, bo mieliśmy już sytuacje na przestrzeni tych ostatnich kilku miesięcy, w których były przypadki, że pracownicy przebywali w kwarantannie domowej, ale z tytułu takich sytuacji jak na przykład powrót bliskiej osoby z zagranicy, jak na przykład członek rodziny pracujący w górnictwie, i oni na tyle wcześniej informowali o tych potencjalnych zagrożeniach i o konieczności wyłączenia się z pracy, że można było rzeczywiście uchronić i inaczej zorganizować na ten czas ich nieobecności w pracy właśnie naszą tutaj wewnętrzną organizację. Więc myślę, że to jest kwestia tej odpowiedzialności zawodowej, informowania przełożonych czy dyrektora o tym, że taka sytuacja nastąpi i będą musieli być wykluczeni. Także ja też przy okazji dziękuję pracownikom za taką właśnie odpowiedzialność, jest takie podejście, bo tak naprawdę to dzisiaj od naszego zachowania, od naszych decyzji zależy to, jak będziemy się mierzyć z tą sytuacją. Bo nie wiemy, kiedy to wszystko się skończy tak naprawdę. Dokładnie, nie wiemy, kiedy się to wszystko skończy i tak jak mówię, ta nasza teraz coraz bardziej otwarta społeczność i życie społeczne powoduje, że nasi członkowie zespołu, nasz personel, no też uczestniczy w tym życiu, tak? W różnych formułach, ma swoje uroczystości rodzinne, w jakiś sposób, wiadomo, chce uczestniczyć tak jak każdy inny obywatel w takich formułach, które stały się już przecież dostępne, a które z punktu widzenia placówki no, mogą być potencjalnie ryzykowne. To personel, mieszkańcy nie mają tego kontaktu ze swoimi rodzinami, opiekunami, takiego bezpośredniego. Tak, bezpośredniego kontaktu mieszkańcy nie mają od 11 marca. Mają natomiast kontakt telefoniczny i na bieżąco, że tak powiem, mogą o każdej porze dnia kontaktować się telefonicznie, rodziny mogą dzwonić, tu nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie. Rozwija się kontakt korespondencyjny, który zresztą w ostatnich latach tak naprawdę można powiedzieć, że jest trochę taki wymierający, ale to jednak no, powróciliśmy do tego. Rozwinęła się też taka formuła kontaktu, jak przekazywanie sobie paczek, prezentów, jakichś życzeń. To jest bardzo też cenne dla naszych mieszkańców, bo oni się bardzo cieszą, jak cokolwiek otrzymają i to są takie szczególne dla nich chwile radości. No, mamy media społecznościowe, no i zdobycze dzisiaj, prawda, technologii, które pozwalają czy przez Skype'a, czy przez właśnie te nasze możliwości i w smartfonach, w komórkach dzisiaj się połączyć i zobaczyć tego bliskiego, porozmawiać z nim na żywo, co też stanowi taki element, że rodziny się uspokajają, że temu bliskiemu nic się nie dzieje, że jest w dobrym otoczeniu, w dobrej kondycji. No właśnie, no i jest ten kontakt, może nie bezpośredni, w jakiś tam sposób jest zachowany, ale pewnie mieszkańcy i tak odbierają to na swój sposób. Jest to dla nich trudne, że jednak nie mogą się spotkać. Dla zdecydowanej większości mieszkańców, powiem Pani uczciwie, nie jest to do końca trudne. Oni śledzą doniesienia medialne, oni dużo czasu jednak spędzają przed telewizorem, więc oni oglądają różnego rodzaju informacje, wiadomości. Wiadomo, że jest grupa mieszkańców, która z uwagi na swój stopień niepełnosprawności no nie jest w stanie zrozumieć tego, co się dzieje, ale bardzo duża część mieszkańców to rozumie. Więc myślę, że ten element zrozumienia wśród nich jest. Dodatkowo ja nie ukrywam, że personel również terapeutyczny z nimi pracuje, tłumacząc im te sytuacje trudne, bo prawdą jest, że jest grupa podopiecznych, która bardzo tęskni i która przede wszystkim tęskni za tym kontaktem bezpośrednim, ale na przykład w formie już urlopowania w domu. Brakuje im tych wyjazdów, które były do swoich rodzin, do bliskich. Także to jest taka kwestia, na którą myślę, że wszyscy pracujemy i podopieczny nie zostaje z tym sam.
i nie ogranicza się to tylko do tego kontaktu, gdzie rodzina tłumaczy zaistniałą sytuację, ale my się w to czynnie włączamy. I też pojawiła się właśnie w czasie koronawirusa taka sytuacja, mieliśmy problemy techniczne z naszą stroną internetową. Założyliśmy fanpage Powiatowego Domu Pomocy Społecznej Feniks w Skoczowie. Czego wcześniej nie było. Czego wcześniej nie było, ale między innymi po to, żeby właśnie mieć kontakt ze światem zewnętrznym i żeby rodziny, które dzisiaj każdy w większości ma ten telefon z dostępem do internetu i można śledzić sobie na tym fanpage'u, jak to nasze życie wygląda, czym się zajmujemy, jak organizujemy czas naszym podopiecznym. No i te żywe relacje, te galerie zdjęć pokazują też emocje naszych podopiecznych, czy oni są szczęśliwi i co im na ten moment towarzyszy. Także myślę, że to jest też taka formuła jak najbardziej na czasie, która pozwala na podtrzymanie tego kontaktu z nami. Pani dyrektor, pojawiły się jeszcze jakieś nowości teraz w tym czasie pandemii w Domu Pomocy Społecznej? No myślę, że dużym wyzwaniem będzie przygotowanie sezonu letniego dla naszych mieszkańców. Dlatego, że do tej pory no, zawsze staraliśmy się w tym okresie wakacyjnym troszeczkę też przeorganizować nasze życie. Nasi podopieczni wyjeżdżali na wyjazdy, wycieczki, uczestniczyli w różnych imprezach rekreacyjnych, sportowych. No teraz obawiamy się, że to nie będzie możliwe, stąd musimy się skupić na tym, żeby ten czas uatrakcyjnić im na terenie naszego domu. To jest wyzwanie dla zespołu terapeutów zajęciowych, którzy na co dzień też zajmują się organizacją i takim kreatywnym zajęciem czasu wolnego naszych mieszkańców. Z nowości pojawiło się dwóch darczyńców, którzy w dobie koronawirusa postanowili nam zasponsorować altanki ogrodowe, no, w których nasi mieszkańcy będą mogli spędzać czas na świeżym powietrzu. No, nie ukrywam, że w tej sytuacji, w której nie możemy opuszczać domu, ratuje nas duży ogród, duża posesja, na której możemy spacerować. Nasi pracownicy rehabilitanci robią tutaj marszruty. Nordic walking uprawiamy już nie na Wale Wiślanym, ale wewnątrz, tak, na terenie naszego ogrodu, więc im więcej mamy takich miejsc, przysiłków, gdzie możemy właśnie odpocząć, gdzie możemy ten czas spędzić i tę rekreację rzeczywiście tam zainicjować, to tym bardziej nasza radość jest większa i cieszymy się, że też w takim trudnym czasie są osoby, które no, widzą nasze potrzeby i są otwarci, hojni i nam ułatwiają tym samym tą organizację, więc bardzo się cieszymy i myślę, że nasi podopieczni również. Co warte podkreślenia, bo podopieczni nie mają kontaktu z tym światem zewnętrznym, ale między sobą tutaj jak najbardziej, mają, tutaj tak, tego nie ma tych obostrzeń w warunkach, związanych. Tak, w warunkach Domu Pomocy Społecznej niemożliwe jest doprowadzenie do całkowitej izolacji tych mieszkańców. Oni żyją w grupach, podgrupach, oni na odcinkach, czyli na oddziałach, na których mają swoje pokoje mieszkalne, też funkcjonują w grupach. Wiadomo, że to nie są duże grupy, ale mimo wszystko, więc tak naprawdę w całym tym czasie, od praktycznie marca, no staraliśmy się im organizować życie tak jak do tej pory, więc oni uczestniczą w zajęciach terapii zajęciowej, tak, w pracowniach, oni uczestniczą w zajęciach rehabilitacji, no a to wszystko generuje konieczność jednak przebywania w grupach. Tego, tak jak wspomniałam, dla naszych mieszkańców największym zagrożeniem nie są oni sami dla siebie, tylko to, co może przyjść z tego świata zewnętrznego. Wiem, że sporym problemem dla Was jest izolacja mieszkańców po pobycie w szpitalu, którzy wrócili po prostu ze szpitala. Tak, obowiązują nas procedury, które mówią, że mieszkaniec po pobycie w szpitalu musi zostać wyizolowany i po 7 dniach jest kierowany do badania, czyli jest pobierany wymaz w kierunku COVID-19. Jeżeli wynik jest ujemny, to może w tym momencie wrócić do życia, że tak powiem, w społeczności. No ale jest to wyzwanie, tak? Jest to trudność, bo to jest konieczność właśnie wyizolowania się i zorganizowania tak naprawdę izolatki, tak, z dedykowanym personelem, który w tym czasie zajmie się podopiecznym. No mamy teraz taką rzeczywiście jedną z trudniejszych sytuacji, gdzie mieszkanka po pobycie w szpitalu okazało się, że musi być dializowana 3 razy w tygodniu, czyli 3 razy w tygodniu jest przewożona do Szpitala Śląskiego w Cieszynie. No i tutaj rzeczywiście sytuacja jest o tyle niekomfortowa, no, że cały czas gdzieś staramy się ją chronić,
właśnie poprzez izolację, co jest naprawdę trudnym wyzwaniem, no ale tak naprawdę na zdrowie, bezpieczeństwo mieszkańców jest, no jest w tym momencie nadrzędne. No jest najważniejsze. Mówimy tutaj o pandemii, o koronawirusie, a z jakimi jeszcze problemami boryka się Dom Pomocy Społecznej? Wiem, że to są też problemy kadrowe. Tak. Nasz Dom Pomocy Społecznej już od kilku lat boryka się z problemami kadrowymi. Przede wszystkim mam na myśli problemy z zatrudnianiem kadry opiekuńczej, czyli zespół opiekuńczo-terapeutyczny, i tu praktycznie ustawicznie poszukujemy pracowników. I to, tak jak Pani wspomniała, to zjawisko nie tylko tutaj w dobie koronawirusa było dla nas wyzwaniem również przed, tylko że dzisiaj mamy troszeczkę utrudnione postępowanie, tak, to kwalifikacyjne. I tu też obowiązują nas procedury, czyli nie możemy się spotkać bezpośrednio, prowadzimy rozmowy telefonicznie, cały nabór, prawda, też przebiega w formie online, no i to jest na pewno trudność. I też mamy wprowadzoną zasadę, że kandydat na pracownika, jeżeli trafia do zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, przed przyjęciem musi być przebadany. To jest teraz ważne w zaistniałej sytuacji. To jest teraz bardzo ważne, tak, ale dzięki właśnie współpracy tutaj z naszą cieszyńską stacją sanitarną udaje się nam to przeprowadzać. Troszeczkę wydłuża się nam procedura przyjęcia, ale uważamy, że jest to no niezbędne i warte podjęcia ten trud po to, żeby mieć pewność, że każdy kolejny nowy pracownik no nie staje się źródłem zakażenia w instytucji. Czyli cały czas poszukujecie pracowników? Cały czas poszukujemy pracowników, tak. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców na chwilę obecną? W tej chwili mamy 108 mieszkańców. Więcej, mniej tych mieszkańców jest co roku mniej, czy co roku więcej, czy po prostu przybywa? Jest, Feniks jest w fazie reorganizacji. My schodzimy z liczby miejsc. Regulaminowa nasza liczba miejsc wynosi 120. My schodzimy z tej liczby właśnie też z uwagi na już toczące się w dłuższym odcinku czasu problemy kadrowe. Docelowo ta liczba będzie wynosić 102. Także teraz mamy 108 mieszkańców. To są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jest to dom koedukacyjny, czyli zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, kłaniam się. Moim i Państwa gościem była Joanna Wieja.